Cześć wszystkim! Znowu 7. Nasz ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, ostatnim odcinku. Pokręciliśmy się trochę po krzepie. Nie znaleźliśmy tej dziewczynki, ale znaleźliśmy kilka dodatkowych zadań oraz zeszliśmy do kopalni krzepy. I tutaj rozwiązujemy sprawę jakiegoś morderstwa oraz tajemniczych wyziewów. No, oraz pająków, jak widać. Dobra, cofnijmy się parę kroków. Niech oni do nas podejdą. No, dobra, może kilka kroków do przodu, żebyśmy mogli do nich otworzyć ogień. Here. Yes. Hey. Gotcha. Ale tym przodem. Hey. Kryształu noga. Lead the way. Nie, kryształogryz, okej, źle przeczytałem. Dobra. Dobra, atakować to. Nie patrzymy, że się przejęliśmy na to. Na tę kontrolę. Łatwo padł. Ten pajączek troszkę nam napluł. Na tylnią linię, ale bez problemu. Sure. Dobra, tutaj już jak najbardziej mogły być jakieś pułapki. Okej, dobra, i więcej pajączków. Prostajmy się, wstajmy. Tak, twórzmy ogień. Dobra. Już może nam się przydać standardowe błogosławieństwo. Twórzmy również... Otwórzmy z kuli ognia. Okej, ładnie. Czemu właściwie paladyn jest z boku? Hej there! Może zmodyfikuję tą... Może zmodyfikuję tą formację, żeby paladyn był w środku. Zobaczymy jeszcze. Dobra. Może nie. Dobra, zesz. Spuścili coś nam na tyły. Ale spoko. Te odbijające się pociski. Nie. Dobra, poszło błogosławieństwo. Dopuśćmy jeszcze krąg ochronny. Dobra. Tutaj barbarzyński cios. Tutaj ty targetuj to, co bije paladyn. No. Okej. Okay. Paraliżujemy. Tell me. Proszę i to kuli. Dobra, to chyba za daleko pościłem. A tak. I'm here. No, dobra. Po problemie. Sure. Kolejny idzie. Dobra. Prosto otwórzmy ogień. Na razie. Dobra, jeszcze raz. Błogosławieństwo z powrotem. Dobra, możemy też puścić kule ognia. Dobra. Zdjęty. No i dobra. Głowy. Sure. A nie, jeszcze jeden został. Paladyn wykończył. No i dobra. Nic ciekawego przy nich.
trochę więcej jeszcze pająków. Nie wiem, czy chyba nie powinni stać w tym czymś. I'll teach you a lesson! Dobra. Z tych pająków nawet nie dostajemy już doświadczenia. Sure. Ale i tak po prostu będę zabijał, jeżeli jakiś się napatoczy. Robiące są te uderzenia lodu. A właśnie jak to się nazywa? Lodowa kolumna. Trochę podjadają nam życie tylnych bohaterów. Zaglądając w płytkie jamy widzisz obserwujące cię liczne ślepia. Okej. Okay. Sure. Okej, mówili, że przyłaś się prawej ściany. Kolejny jakiś zagubiony górnik. These miners seem a little loopy to you. Ta. Right here. Yeah? Górniacy patrzą na tempo przed siebie, ale otrzymają szeroko otwarte, sure. Ale spojrzenie niewidzące. Ktoś musi mieć kryształ, gdzie on jest. Dlaczego ukryłeś kryształ? Dlaczego chcesz nas ukraść? Chcesz nas ukraść. Co my tutaj mamy? Dokument zawiera szczegóły zakupu przez kogoś imieniu Kalin kilku konstruktów do użytku w kopalni siarki. Sprzedawcą był niejaki Galvino. Okej. Okay. Hey there. Right here. Ktoś mi mówi to. Nazwisko, imię Galvino. A jest, tutaj jest ten Kalin cały. Hej, czekaj na chwilę. Spocznij. No, czy mogę służyć? Kontrolujesz te konstrukty? Tak, dobrze pracują. Nie potrzebują jedzenia, snu, nie odbija im i nie mordują kolegów. A przynajmniej nie tak często, jak normalni górnicy. Sami prosiła mnie o zbadanie sprawy zaginionych górników. Możesz odpowiedzieć na kilka pytań? Pewnie tak. Nie wiem, czy zdołam ci jakoś pomóc. To Teryk znalazł z Gamela. Sądzisz, że Gamel za to odpowiada? Wszystko na to wskazuje. Choćby fakt, że między zębami ma kawałki Samata. Zauważyłeś może dziwne zachowanie u innych górników? Górnictwo to zawsze ciężkie zajęcie, dlatego lubię korzystać z konstruktów. Wydaje mi się, że z upływem czasu te tunele jakoś wpłynęły na umysły. Nie spodziewałem się, że Gamelowi może tak odbić, ale czasami faktycznie niektórzy zachowują się dziwnie. Jak choćby... kto to był? Wiesz co, ostatnio pamięć mi szwankuje. Zaczynam sądzić, że może Teryk ma trochę racji ze swoją teorią wyziewów. Okej. Okay. Pani, jeżeli masz jeszcze coś, z nagłym zrywem jej poza ulega zmianie, garbi się, ramiona zwisają jej luźno po bokach. Bracia, siostry, Terant jest tutaj! Obraca ku tobie głowę, ale jej spojrzenie jest puste. Dobrze się czujesz? Szukaliśmy cię, wiemy co uczyniłeś. Jej nogi powoli posuwają się naprzód powolnymi, ciężkimi krokami, jakby miała zaraz upaść pod własnym ciężarem. Dlaczego mnie szukaliście? Zabrać go, zamknąć, póki nie dostaniemy tego, co chcemy. Konstrukty za nią obracają się na komendę i szukują szponiaste łapy. Konstrukty ruszają do ciebie. Tak, myślałem, że to się skończy. Wow, ile ma odporności. Dobra.
trochę w słabym szyku. Ale zaraz się tym zajmiemy. Dobra, błogosławieństwo. Ponadto to są nośniki dusz, więc puścimy na nich odganianie umarłych. Dobra, spróbujemy również podejść tak, żeby mieć Kalin w zasięgu. Dobra. Chcemy się tym drugim konstruktem, a barbarzy poszedł Kalin. Dobra, rzućmy krąg obronny. Tak, troszkę nasz poratała. Dobra, nie wiem gdzie ty idziesz. Strzelaj w nią. Ty również strzelaj w nią. Możesz użyć na przykład... Okej, co to było? Przedmiotkowe, że może poświęcać celność, zacznę rzecz. Okej. Możesz ją oślepić. To by się przydało. Dobra, ty już stoisz, to możesz skoczyć na nią. Dobra. Kula ognia również się przyda tutaj. Dobra, dziki opór się przyda. Dobra. Święty blask. Okej, no i dobra, jedziemy. Barbarzyński cios. Pomóżmy jeszcze tutaj z kandydatowymi. Tutaj popracajmy ich, zróbmy. Dobra, Kalin padła. Tobie przydałaby drugi oddech. Dobra, pomóżmy tutaj Kalin. Czy nie, nie Kalin, tylko naszej barbarzyńce. Dobra, trzymasz serce furii. Tak, oni chyba mają dużą redukcję obrażeń. Możemy troszkę na to coś pomóc. Słuchajcie słabości. Dobra. To może skupmy obrażenia na innym konstrukcie. Na tym, którego atakuje Paladyn. Właśnie, nie korzystałem do użycia magii. Dobra, ty mocno obrywasz. Co nie jest dobrze. Przestrach raczej niedużo da. Spróbuj go powalić. A ty możesz ją w sumie uleczyć. Ja to leczę, plus 42, to za mało. Dobra, to się przydało. To możemy jeszcze użyć ostateczny cios, ale to później. O, sama dała się przewrócić. Nie fajnie. Możemy... Możemy rzucić poświęconą ziemię. To się przydało.
Masz jedną. Dobra, spróbuj zgarnąć. Agro. Dobra. Jeszcze musimy się tutaj posłużyć paroma zaklęciami. Znaczy użyjmy tego czarnego łuku. Dobra, mamy ten czarny łuk, to może pomóżmy właśnie jej, póki co. Święte całopalenie. Co możemy do tego użyć? Dobra. Zakaz. Dobra, może użyjmy jeszcze tego. I'm here. Dobra. Ziemię fajnie, ale zaraz padniesz. A dobra, i tak skoro nie wydała. Dobra, Ladynowi. Mam nadzieję, że nie złomię Kryda. Radę skorowany. Jest na święconej ziemi, więc powinien dać sobie radę. Dobra, ten już jest na swojej śmierci. Prawdę dużo życia mają te konstrukcje. Takie irytujące. Dobra. Dobra, przewróćmy tego. Dobra, świetnie. Dobra, już chyba nikt nie ma żadnego przewrócenia. Nie. Ale spoko. Damy już sobie radę. No i dobra. Pozamiatane. I'm here. Dostałaś cyknięty nadgarstek. Odbicie minus 15. Okej. How may I help? Co my tutaj mamy? Zwój modlitwy przeciwko zdradzie. Zapętlona lina. Pas. Przyznaje przejrzystość. Zdolność pasywna. Obrona. Na dużo rzeczy plus 20. Okej, dlatego ona miała tyle właśnie obron. Znakomity napierśnik i znakomita laska. Dobra. Czy możemy komuś dać właśnie to? Powalenie. To brzmi dużo lepiej. Dobra. Zastanawiam się, czy może komuś lepiej by to nie posłużyło. Ja? A na razie niech paladyn to trzyma. Z otworów wentylacyjnych zalatuje chwilami żółtymi oparami zostawiającymi w powietrzu kwaśny zapach. Dobra, i została nam ta dziura do zbadania. Nora wchodzi w ścianę kopalni. W przeciwieństwie do kopalnianych sztolni, ściany tutaj wydają się niemal śliskie, poprzekładane wilgotną ziemią. Kilka kroków za wejściem tunel wyraźnie się rozszerza. Znajdujesz się na rozgałęzieniu tunelu, które rozchodzą się w trzech kierunkach. Dwa prowadzą w lewo i w prawo, trzeci na wprost. Pójdźmy w prawo. Zostawia skronie na zielenie w lewo i w prawo. Z tunelu po prawej czujesz powiew powietrza, słaby, ale jednostajny. Dobra, no to pójdźmy w prawo. Idziesz naprzód ciemność, wyciągając ręce, wyczuwasz, że tunel wiedzie w lewo lub w prawo. Nie jesteś jednak w stanie dostrzec do znajdującego się przed tobą. Z tunelu po prawej dobiega cię cichy szelest i regularny stukot odnóży o kamienne podłoże jaskini. Z tunelu wprost czujesz lekki powiew wiatru na twarzy. Zapal płonie. Ponosisz tunel przed tobą, nabierał kształtu, rozgałęzienia się w lewo, w prawo i wprost.
No, wejdźmy naprzód, skoro tam jest powietrze. Idąc dalej, trafiasz na rozwidlenie tuneli w lewo i w prawo. Z tunelu prawie czuwasz wilgotne, ale względnie przyjemne powietrze. No to idziemy w lewo. Szybkim krokiem idziesz wzdłuż długiego, pustego tunelu. Idąc dalej, trafiasz na rozwidlenie tuneli w lewo i w prawo. Z tunelu po prawej słyszysz powiew powietrza. No to w prawo. A wprost widzisz światło dobiegające z końca tunelu. Kiedy wchodzisz, trafiasz do nowego ciągu jaskiń. Pod stopami widzisz grubą warstwę pajęczyn. Jak dziś, czy dało się tutaj gdzieś jeszcze indziej dojść? Myślę, że nie. Zdominowany górnik. Okej. Myślę, że tutaj znajdziemy odpowiedź na nasze pytania. Ktoś musi mieć kryształ. Oddaj mi go. To jest witrakowy luminarz. Okej, nie wiem co to jest. Jakaś bestia dzicy. Dobra, myślę, że zajmiemy się nią w pierwszym pierwszej kolejności. Wiem, że masz kryształ, oddaj mi go. Dobra. Słowieństwo. I pociski. That's not. Czy ci wieśniacy padli od jednego ciosu, czy oni ich pozabiją? Very helpful. Nie wiem. Okej, dobra, ty już nie masz powalenia, ale ty masz. Spróbuj go powalić. Spróbuj go oślepić. Brzmi jak coś, z czego nie chcemy zostać trafieni. Dobra, ty bij w niego. Dobra, i chyba niedługo będziemy również musieli odpocząć. Jesteśmy troszkę pokiereszowani. Na lewo i na prawo. Mózg witraka. Coś, co wygląda bardziej na wypierzców umysłu z D&D. Tak bym to bardziej ujął. Dobra. To już jest już bardzo niebezpieczne terytorium. Więc będziemy zwiadowcę przodem posyłać. Zarodnikowiec. Dobra. Stawmy drużynę. Podejdą. Ich zaaoujemy. Dobra. Czyli powinni być wrażliwi na ogień. Coś mi tak mówi. Ładnie. Jeszcze parę uderzeń magii. Na poprawę. Jeszcze jedno. Dobra. Jeszcze wstrząsające pociski. No dobra, i idziemy w nich dalej. Może trochę bliżej to rzućmy. Tell me. Hey. Dobra, ty masz jeszcze serce furii. Hey there.
Podoba mi się to, co emitują, ale mam chyba zbyt dużo do zrobienia w tej kwestii. That's it. Śmierć to emitują. Tak, dokładnie. Hey there. Dobra. Right here. What? Mhm. Co my tutaj mamy? Światło dochodzące z grzybów podświetla chmurę zarodników noszące się w powietrzu. Kiedy nabierasz powietrza, czujesz, jak drażnią ci nos. Fajnie, że sami nie popadliśmy w cokolwiek tu się dzieje. Bardzo to doceniam. Jest jakieś przejście. Myślę, że później się nim zainteresujemy. Right here. Okay. Jakiś pajączek. Spróbujmy go zwabić. You're mine! A, użyć ogień. What? Hi. Let's have it out! I'll teach you a lesson. Spoko. That's not very. Na pewno tu będzie więcej. Kolejny również pająk. Dobra, po kolei. Nie dostajemy bonusy do celności z paladyna, który potrafi tak. Daje dodatkową celność dla wszystkich sojuszników, którzy atakują ten sam cel. Dobra. Idziemy dalej. Generalnie miejscówka okazała się dużo większa niż to zakładałem początkowo. Wypuść nas, potrzeba nam więcej. Więcej, daj nam więcej! A, dobra, jakieś witraki, więcej witraków, cokolwiek to nie jest, dobra. Dobra, najpierw utworzmy krąg obronny. A oni niech tu podejdą. Witrak luminarz. Mi się. Okej, dobra, dosyć szybko podeszli, fajnie. Nas ogłuszyli. Więc teraz możemy też załadować kulę ognia. Okej. Dobra, krok obronny otworzony. Z tobą się dzieje, jesteś zdominowany. Dobra. To zabezpieczmy się przed tym. Na zauroczenie dominacją. Dobra. Nie możemy tego rzucić chyba na zdominowany już cel. Jest gorszy problem. Dobra, paladin musiałby go trafić. Dobra. Tak, przerwie walkę. Od zdominowania Edera jest ważniejsze. Już troszkę obrażeń. Jarod się tak nie pałętaj tutaj. Wrzucajmy tutaj więcej obszarówek. Rysk!
Dobra, ty możesz rzucić święte całopalenie. Dobra, Eder powinien być już odzdominowany. Tak, tylko teraz jest sparaliżowany? Nie, teraz ona jest sparaliżowana. Dobra. Hey. Tak, zmienili mu broń znowu. Dobra. Dobra, chyba mamy tutaj uświęconą ziemię. Spróbujmy zdjąć ten paraliż. Tutaj mieliśmy odpowiednie zaklęcie. Tak, to się nie przyda. Co chcemy najpierw zdjąć? W sumie dużo jest tych witrali, więc nie ma od czego zacząć. Możemy spuścić tę ścianę kolorów. Trochę dziwnie się z tego celuje. Okej, nie wiem, czy to trafi naszych. Wrażenie przełości przechodzących przez nią przeciwników. Okej. Okay. Więc nie powinno trafić naszych. Spuśćmy tak. Dobra, paladyn już stał. Przydałoby się trochę pomocy barbarzyńce. Niech użyje podanie rąk. Eder przewrócił tego gościa, dobra. I ten zaraz padnie. Więc możemy przełączyć się na kogoś innego. Na tego brutala, który również zaraz padnie. Już padł. Fajnie. Teraz zajmijmy się tym brutalem. Dobra. Rzucaj, rzuć dziki opór. Możemy tutaj rzucić leczenie ran. Dobra. Ty alot do... Dobra. Nic tutaj nie widać. Ale... Ty możesz rzucić barbarzyńskiego ciosu tutaj. To spróbuj jeszcze raz przewrócić tego brutala. Fajnie. Dobra. Zajmijmy się po kolei tymi pamiątkami. Dobra, brutal również padł. Myślę, że... Nie, to chcę. Skoczę tutaj na tego gościa. Może z Ederem się nim zajmą. Ty możesz tutaj. Ty również możesz z nim pomóc. Dobra. Możesz go spróbować nawet przeciągnąć. Udało się to, Eder? Przeciągnięcie trafienia. Ale tak go nie przyciągnęło. Hey. Ciekawe, okej. Okay. Eder ma też mało życia. Trzeba uważać. Dobra, możemy go oślepić. Możemy. Dobra, się zajmijcie tymi pająkami. Tymczasem mamy jeszcze parę zaklęć do rzucenia. Dobra, spadł. Jeszcze tutaj został piorny łuk bojowy. No dobra,
wszystko padło. Takie spoko walka. Powiedziałbym, że na naszym poziomie. Coś miałeś przy sobie? Nie. Tylko mózgi. Sure. Okej, dobra. Zdecydowanie po tej walce musimy odpocząć. Wspólny dom witraków. Wygląda na to, że jest zamknięty. Drzwi blokuje bariera, szumiąca dziwną energią. Nie widzisz żadnego oczywistego sposobu jej pokonania. To znaczy, że pewnie tam znajduje się cokolwiek spowodowało tą całą sytuację. To znaczy, że dostaniemy się tam pewnie w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!